Któż jak Bóg? Jednym z najważniejszych momentów pontyfikatu Jana Pawła II było oddanie świata pod opiekę Matki Bożej. 25 marca 1984 roku Jan Paweł II wypowiedział modlitwę w formie egzorcyzmu. Widząc, że świat pogrąża się w mroku i istnieje możliwość wojny, oddał świat pod opiekę Niepokalanej. To właśnie ona miała przynieść wyzwolenie i uratować ten świat. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie odmówili ten egzorcyzm nad światem i głęboko zawierzyli Niepokalanej. O serce niepokalane, pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Od głodu i wojny wybaw nas. Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny wybaw nas. Od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania wybaw nas. Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych wybaw nas. Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym wybaw nas. Od deptania Bożych przykazań wybaw nas. Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich wybaw nas. Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło wybaw nas. Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu wybaw nas. Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech człowieka i grzech świata, grzech w każdej jego postaci. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga odkupienia, potęga miłości miłosiernej. Niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia. Niech w sercu Twym niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei.